Prehistoryczny olbrzym w gigantycznych kawałkach przyjechał do Parku Wrocławskiego z fabryki pod Legnicą. Choć zimowa aura nieco przesunęła termin montażu, sam transport przebiegł bez niespodzianek. Dopilnowaliśmy wszystkiego, aby nie było jakichś niepotrzebnych komplikacji, także wszystko dojechało w kilku kawałkach. Zaczęliśmy transportować figurę w częściach w piątek. No, było to wyzwanie, głowa najcięższa. Ale poradziliśmy sobie. Okazałe elementy niczym wielkie puzzle 3D wymagają kilku dni pracy całego zespołu oraz sprzyjającej pogody. Niebawem na samej górze pojawi się ostatnia, brakująca część. Wówczas będzie można podziwiać przedstawiciela dawno wymarłego gatunku w skali 1:1. W wysokości około 11 metrów, a szerokości około 10. Nowa figura będzie drugą po brachiozaurze najwyższą figurą w parku. A pod względem takiej wielkości, okazałości i też takiej atrakcji, że można przejść pod nią, że stanowi swego rodzaju bramę, no to jest jedyna taka. Nie tylko u nas, myślę, ale też na pewno w kraju, ale nawet w Europie. Figura będzie naprawdę ogromna i jeszcze przed premierą wzbudza ogromne zainteresowanie. Dyskusje trwają od dawna, bo te elementy przyjeżdżały przez kilka dni, leżały w parku, więc na naszym Facebooku śledziliśmy tam zgadywania. Niektórzy nawet byli bardzo blisko. No, w konkretną nazwę to raczej nikt nie trafił, także jeszcze kilka dni trzeba cierpliwości, żeby ją poznać. A jakie były typy lubinian? Co obstawiali, co wymyślali? Pterozaura. Nie będzie to pterozaur. To wiemy na pewno. Aby się przekonać na własne oczy, jaki gatunek pojawił się w Parku Wrocławskim, wystarczy odwiedzić Zielony Kompleks na przykład w najbliższą środę w samo południe. Wówczas odbędzie się prezentacja nowej figury, która wzbogaci szlak zwierząt wymarłych.